Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić. No i cóż, jedziemy sobie, gdzie sobie jedziemy? Może pojedziemy sobie na autostradę. Właściwie to chcę jechać do Centrum Horizon, zacząć sobie jakiś wyścig, mistrzostwa, cokolwiek. Chociaż wyścigi wszędzie są tutaj. O, wyścig uliczny, Modern Supercars. Muszę wziąć moje Ferrari, które chyba dostałem, nie pamiętam. Co tutaj mamy? Co to jest? Opanowanie umiejętności. Dodge Dart. Wiecie co? Może zanim pojadę do Centrum Horizon i zmienię samochód na moje Ferrari, pojedziemy sobie i zobaczymy, co jest tutaj. Opanowanie umiejętności. Poziom łatwy. Myślę, że dam sobie radę. Prawdopodobnie chodzi o wykonanie jakichś skoków, albo driftów, albo innych różnych przebojów. Ogólnie w grze jest teraz bardzo ciemno i troszeczkę mi brakuje tego, aby można było sobie włączyć światła. Nie wiem, czemu tak ciemno jest, ale tak jest. Dziwne dosyć. Okej. No i dobra, jedziemy sobie. O, właśnie, zaczęła się teraz noc. Ja się zastanawiam, co tak ciemno, a tutaj, kurczę, okazuje się, że to był jakiś zmrok i myślałem, że coś z ustawieniem monitora jest nie tak, albo coś, i tak się patrzę, ale no na szczęście jest wszystko ok, po prostu światła w Suprze się nie włączyły. Pisaliście mi o tym, że to jest oczywiście Supra z dodatku Fast and Furious, którego jeszcze nie kupiłem. Natomiast Supra standardowa, podstawowa, ma troszeczkę więcej modyfikacji karoserii, ogólnie można ją tam lepiej stunigować. Być może, ja nie zamierzam jej na razie kupować, ta mi bardzo się podoba i odpowiada, zresztą jak widzicie, dużo zmian tutaj nie wprowadziłem, bo nie można, ale taka standardowa bardzo mi się podoba, bo ja ogólnie lubię strasznie ten model z wyglądu i no, dużo rzeczy mi ogólnie pisaliście pod filmem w komentarzach pod ostatnim odcinku. Co mnie też cieszy, no ja wiem, że wy jesteście bardziej doświadczonymi graczami w tej grze, to już ta gra już ma swoje lata, tak? Więc no, nie ma co się oszukiwać, nie jest już świeża, ale jest naprawdę mega. No, to jest jedna z najlepszych ścigałek, w jakie grałem do tej pory. Ciężko mi stwierdzić, która mogłaby być od niej lepsza, bo tutaj to jest zupełnie inna jazda, inne prowadzenie tych samochodów, inne doświadczenie w ogóle z samochodami niż w ścigałkach, które ja grałem do tej pory. Bardzo podoba mi się podejście do zabawy samochodami tutaj. To jest naprawdę coś zupełnie innego, co nie oferuje, nie wiem, żaden Need for Speed jak do tej pory. I fajnie to wygląda. Muszę wam powiedzieć, że gra... O, proszę, Dodge Charger, what the fuck. Pewnie też z tego dodatku Fast and Furious. Ścignąłbym się z nim, ale jedziemy teraz sobie wykonać coś tam w tych dokach. Nie wiem, co to dokładnie będzie. Na czym to ja skończyłem? Nie wiem, wyleciało mi z głowy. Ten Dodge normalnie wybił mnie z rytmu, bo wyglądał świetnie. Mogłem sobie tutaj troszeczkę skrócić. A co my tu mamy za auto? Kurczę. Właśnie, ja też w większości aut tutaj nie rozpoznaję, bo ja po prostu... To, co wiem o modelach samochodów, to albo przeczytam gdzieś tam w Wikipedii, ale głównie to modeli aut czy wszystkich marek nauczyłem się głównie z gier wyścigowych, bo nie oglądam programów typu Top Gear albo nie kupuję magazynów, nie wiem, tam motoryzacyjnych czy czegoś w tym rodzaju. Po prostu skupiam się głównie na grach wyścigowych, dlatego osoby, które coś tam mi zarzucają, że gdzieś tam się pomyliłem, czy tutaj zapomniałem, tak jak ostatnio przy odcinku z GTA 5 powiedziałem, że w Fordzie GT otwierają się drzwi do góry. Troszeczkę mnie zmyliła jedna wersja Forda GT, gdzie jakby na górze te drzwi wyglądają dosyć podobnie do Pagani Huayra. I myślałem, że po prostu jak w Pagani Huayra otwierają się do góry, ale okazało się, że to jest jakaś specjalna wersja i raz. No, jest ogólnie też wersja Forda GT stunigowana, której się otwierają drzwi do góry, ale ogólnie rzecz biorąc, w Fordzie GT standardowym, w Fordzie GT otwierają się drzwi na bok, tak jak w każdym innym normalnym aucie. Mamy tutaj Dodge'a Darta. Z tyłu wygląda jak
Plymouth Roadrunner. Musimy zaprezentuj manewr w powietrzu. Okej. Czyli po prostu musimy skoczyć. Nie wiem. A, no właśnie, teraz nagrano klip z gry. Ponagrywało mi się kilka tych klipów z gry, ale wiecie co? Ja nie wiem, jak ja mogę sobie je przerzucić na pendrive'a czy gdzieś, żeby ich użyć czy cokolwiek. Muszę pobrać chyba jakiś program do tej konsoli, czy aplikację do tej konsoli, która się nazywa Upload. Ej, zobaczcie, tu, ale zajebiście się nim driftuje, łeb urywa. Naprawdę bardzo fajnie bokiem leci. Świetnie to wyglądało. No a wracając do tego uploadu, muszę chyba pobrać jakąś aplikację, która pozwoli mi zapisywać jakby pliki te nagrane podczas gry. One się nagrywają w momencie, kiedy ja wykonam jakiś stunt albo zdobędę dużo punktów w grze i wtedy się to jakoś tam pokazuje, gdzieś ten klip się zapisuje. Ja sobie go mogę odtworzyć w każdej chwili, wchodząc tam w menu, ale no to jest fajne, ciekawe, bo nie muszę się tym przejmować, gdzieś to się tam w tle pojawia i można sobie to później zobaczyć, jak te postępy szły, albo powiedzmy zrobić taki collab na YouTube'a, pokazać powiedzmy wam jakieś takie najciekawsze momenty z gry, kiedy naprawdę poszło mi bardzo, bardzo fajnie. Pięknie, dobra, i uwaga, zaskoczymy tu, hop, i tu, i już mamy zaliczone. Nie było to zbyt trudne, ale tutaj chodziło o jakieś takie właśnie skoki, więc wykonaliśmy to sobie chyba na piątkę. Będzie pewnie noc, jak mnie mam. Troszeczkę źle mi się jeździ w nocy, ja strasznie lubię w dzień jeździć, bo widać zajebiście ten efekt prędkości, a to ja po prostu w tej grze uwielbiam, po prostu to jest niesamowite. Coś, a właśnie, miałem wam mówić o tym, przypomniało mi się, o czym miałem wam mówić, że w Need for Speed, tym 2015 nazwijmy to, czy w przypadku wersji PC-towej będzie to Need for Speed 2016. Tutaj taki kłopot z nazwaniem tej gry właściwie może zaistnieć. Natomiast tamten efekt prędkości jest dziwny. To znaczy ja grałem na konsoli na PS4 i powiem wam, że ta gra... nie czułem tam w ogóle prędkości jak w pozostałych innych NFS-ach. Tutaj natomiast mamy te 30 FPS-ów i ja jadąc 160 na godzinę mam wrażenie, że ja naprawdę jadę z taką prędkością. Powiedzmy, że gdzieś tam jeździłem sobie swoim autem po autostradzie i patrzyłem, jak świat się po bokach rozmywa, czy widać ten efekt prędkości w rzeczywistości. I tutaj w grze naprawdę jest to odczuwalne. Zresztą wy jak to oglądacie, jak się ogląda tą grę, to naprawdę to wygląda świetnie. Gdy ja oglądałem u innych youtuberów właśnie Forze, zawsze ciekła mi silnika i się zastanawiałem, jak to jest grać w tę grę. I powiem wam jedną rzecz, że nie zwraca się na to uwagi za bardzo, to znaczy jest to taki całokształt, który wpływa na wrażenia z gry. Na przykład teraz, jak jechałem sobie, nie wiem, tam 200 chyba 60 na godzinę, miałem wrażenie, jakbym zapieprzał ze 3-4 stówki w, powiedzmy, Need for Speedzie. No właśnie, w tym nowym Need for Speedzie tak tej prędkości nie czuć. Tam, w tamtej grze chodzi bardziej o styl jazdy, o styl samochodu, o tuningowanie, o ten klimat undergroundowy. A tutaj ta prędkość jest przedstawiona po prostu genialnie. No nie? I daje to mega, mega satysfakcję. To są, można powiedzieć, dwie inne gry. Na swój sposób się różnią. Dobra, warsztat. Moje auta. Co dziś robimy z twoją furą? Co dziś robimy z moją furą? Zmieniamy. Zmieniamy auto. Modern. Gdzie tu jest napisane? Jaka to. O, jest. Modern Supercars. Modern Muscle. O, proszę, ja bym pojeździł trochę Huracanem. Mało wam go pokazywałem, chociaż jest to ikona tej gry. Bardzo, bardzo fajnie mi się nim jeździ. Przyjemnie. Mogę go sobie trochę może przerobić, nie wiem ile mam tych punktów. O, coś tam mam, ulepszenia. Co możemy tutaj, tu jest jakby wypunktowane, nie ma pokazane ile ten samochód wyciągnie. To jest taka zagadka dla nas, musimy zgadnąć z tych statystyk ile auto będzie jechało później. I fajne jest właśnie w nowym NFS-ie to, że są pokazane dokładnie statystyki, ile auto jedzie maksymalnie, jakie ma przyspieszenie od 0 do setki, w ile sekund. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Wyścigowe zawory. Bierzemy. Co mi tam. Konwersja nas nie interesuje. No i zobaczymy teraz tego Huracana.
Lakier dałem sobie mat, chyba grafitowy albo czarny po prostu. No i pojedźmy sobie, zobaczymy jak to śmiga. Z wyglądu tu się niewiele zmieniło, no bo tylko zmieniliśmy sobie spoiler z przodu, a właściwie... Ojej, co to było? What the fuck? Ej, to jest... No tak, w GTA to jest chyba imitacja tego auta, które tutaj pojechało. A przejedźmy się z nim, zobaczymy. Wiecie co, jakoś nie odczułem specjalnie, żeby ten samochód był super szybszy. Co to jest w ogóle? Local Motors Rally Fighter. Ciekawe. Z tyłu podobnie wygląda do McLarena, znaczy te światła. Mercedesa McLarena, kojarzycie? Mercedes-Benz McLaren. Nie pamiętam jak to dokładnie nazwa. Ale wiecie o którego chodzi na pewno. Dobra, idzie ładnie. No właśnie, mogłem sprawdzić samochód przed tuningiem i po, żeby... Ojej, gdzie ten GPS mnie tutaj prowadzi? Troszeczkę tak na zadupie. Niespecjalnie lubię jeździć na te doki czy w te doki, bo no, tutaj się długo wyjeżdża później. Ale załatwimy tego typa. Tak, widzicie, że w GTA jest bardzo podobny dodany nowy samochód do gry. Nie wiem, czy wszyscy gracie w GTA, ale ogólnie jest tam taki nowy, no, jest tam takie nowe auto, które jest właśnie podobne do tego Local Motors. Dziwna w ogóle marka. Jakaś nowa chyba, albo nie wiem. Pierwszy raz widzę w każdym razie w grach. No tak jak mówię, ja tu będę często kaleczył te nazwy samochodów, bo... no tutaj jest wiele takich aut, których ja nie znam ogólnie. I to jest też fajne, bo będę je znał, jak przejdę tę grę razem z wami, jak myślę, będziecie ją ze mną przechodzić? Myślę, że tak. Bardzo fajnie mi się gra, naprawdę. Tak już nie mogłem się doczekać, byłem teraz na takim wyjeździe w Warszawie i nie mogłem się doczekać, kiedy wrócę i będę mógł nagrywać właśnie Forza Horizon dla was. I ogólnie chcę sobie ją, w nią pograć, poopowiadać o tym wszystkim, jak mi się w nią gra. Nie chcę was jakoś tam zachęcać, jeśli ktoś nie ma konsoli i chce wydać dużo pieniędzy na to, aby ją kupić. Nie chcę was zachęcać, oczywiście kupcie, jeśli macie taką możliwość i uzbierane trochę kasy. Zawsze możecie ze mną pograć, po prostu tutaj możecie pisać w komentarzach, co mam zrobić. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli ktoś naprawdę uzbiera sobie kasę na Xboxa, czy na PS4, czy na PS3, czy PS3 nie mam, kurde, co ja mówię o PS4, jak to jest special na Xboxa. Jak macie Xboxa 360 albo Xbox One, albo po prostu macie znajomego, który ma taką konsolę i macie możliwość pogrania w tą grę, naprawdę polecam spróbować, bo doznania są świetne, no ta gra jest świetna. Okej. Weźmiemy udział sobie w zawodach, no i zobaczymy. Możemy wybrać, o fajnie, przed wyścigiem można wybrać dwa samochody w moim wypadku. X999, dlaczego mam takie coś, taką rangę tutaj? Czy ja mogę wybrać ten samochód, więc okej. Ale stunigowany jest już chyba na maksa w tej swojej klasie, chociaż można tutaj klasę podnieść auta. Chyba w tych zawodach samochody będą dostosowane do mojego poziomu, no ale zobaczymy. Modern Supercars. Tak, mamy tutaj Super Veloce, Huracana. Tym razem mamy sprint. Drogi publiczne zostały zamknięte, więc wyścig będzie się odbywał bez ruchu ulicznego. Muszę czekać, aż on pogada. Zerknij, żeby zobaczyć, co cię czeka i wybrać odpowiednią trasę. Okej, czy jest tutaj jakaś mapa? Opcje... nie tak. Nie. Opcje. Sterowanie, ekran, dźwięk. To nie. Poziom trudności. Aha, to nie. Fajnie, że można sobie to przed wyścigiem wszystko zobaczyć. Ale gdzie tu zobaczyć mapę? Przed wyścigiem chyba nie można. Chodziło typowi, że w czasie wyścigu mamy zerkać na mapę. MP4 nawet jest. Dwa razy wyra... O kurde, teraz dopiero widać jak mój Huracan przyspiesza. Zobaczcie jak zostawiam konkurencję z tyłu. To jest trochę nie fair, no bo jednak mocno tutaj przerobiłem mojego Huracana. Nie? Tak troszeczkę się czuję niemiło, będąc od nich lepszy. Ale na następny wyścig weźmiemy sobie już Ferrari. Okej, idzie naprawdę bardzo dobrze.
Ferrari ma napęd na tył, chyba tak, to które ja mam w każdym razie. I tam troszeczkę dupkę zarzuca, chociaż i tak jak na auto z napędem na tył jest bardzo, bardzo przyczepny. Przyczepny Ferrari. Huracan nawet z napędem na 4 koła ładnie driftuje. A czego nie mogłem powiedzieć o Bugatti? Właśnie, pisał mi też ktoś odnośnie tego Bugatti, które pokazywałem na początku poprzedniego odcinka z Forzy, że zamiast robić konwersję z napędem na tył, mógłbym spróbować rozłożyć napęd, powiedzmy 80% na tył, a 20% na przód. I nie wiem, czy to jest możliwe właśnie w Fordzie, ale myślę, że są tutaj takie opcje tuningu, że możemy sobie na to zerknąć. Pozwólcie, że zrobię to po wyścigu, jeśli nie będę za daleko od centrum Horizon. Chciałbym sobie to sprawdzić, bo osiągi tego Bugattiego znacznie się obniżyły przez gorszą trakcję, a myślę, że takie rozwiązanie, jak ktoś zasugerował, byłoby bardzo fajne. Chociaż podejrzewam, że ten samochód sportowy już miał wcześniej rozwiązanie, które ktoś tutaj zasugerował. Prawdopodobnie miał nierówno rozłożoną moc, można tak powiedzieć. Być może jakoś to jest zależy od ustawień dyferencjału czy coś w aucie, ale właśnie widziałem, że takie możliwości dostosowania auta w Fordzie są. Będę musiał jeszcze na to zerknąć dokładnie. Być może to, co ja do was mówię, jest dla was dość banalne, ale no musicie zrozumieć, że ja naprawdę dopiero co zacząłem grać w tę grę i większość czasu, chociaż już trochę spędziłem w niej, to większość czasu poświęciłem na jazdę po tym świecie. Mam sporo terenu odkrytego już. Ale zobaczcie, ktoś tutaj też miał statystyki 999 i to jest klasa X. Nie wiem, co ten numerek X oznacza przy statystyce, ale mi poszło naprawdę bardzo fajnie. Muszę sobie obejrzeć powtórkę. Jeszcze tego nie robiłem, więc zerknę, jak to zobaczę, jak to wygląda. Okej, wczytywanie. Od samego początku. Ładnie, ładnie. Kąt nachylenia kamery. Dziwne. Nie można obracać jakby kamerą. Można zrobić jedynie fotkę. Od początku. Wykonaj zdjęcie. Aha, okej, fajnie. Czyli można się teraz rozejrzeć dookoła. Fajnie, że to nie jest zapisywane jako wideo. No i można sobie fajną fotkę zrobić Huracana. Najlepiej chyba podczas driftu. Możemy typ defektu, czas naświetlania zmniejszymy, żeby zmniejszyć ten blur, żeby wyostrzyć troszeczkę. Jak zwiększamy czas naświetlania, to widzicie, że jest ten efekt prędkości tutaj zachowany. Yep. O, coś mi się tam zapisało. Okej, fajnie. Chciałem jechać teraz ogólnie, ale no dobra. No i spoko, szkoda, że teraz nie mogę obracać sobie kamery. Muszę po prostu użyć czegoś z menu, żeby można było to zrobić. A to nie fajnie troszeczkę. No ale dobra. Fajnie, że powtórki są, ale ja z nich za często nie będę korzystał, bo ja lubię po prostu cały czas nowe wyścigi robić, a nie oglądać to, co już zrobiłem. Dobra, kontynuujemy. Udało się ładnie zaliczyć to Huracanem. Za mną było Porsche, a dalej było Audi R8 2013. Porsche, tylko jakie to było Porsche? Już zapomniałem, jaka to była nazwa. 20 poziom, prawdopodobnie będę mógł wylosować coś nowego. Poprzednio wylosowaliśmy sobie chyba Lancię, jakąś fajną. Tak, będzie losowanko. I co tym razem? Widziałem, tam GTR był, a jakieś Audi Supra. A ui, Plymouth Hemi Cuda. Proszę bardzo. Bardzo ciekawy samochód. Można by było go sobie przetestować. Ale to za... O, man, tam była MP4. Jedziemy, jedziemy. Jest bardzo fajny pojedynek. Mam nadzieję, że dobrze płatł. Tu Huracan, ojejku. Profesjonalny drivatar. Pięknie. Ale tam mamy coś lepszego. Tam mamy coś, o czym wam mówiłem, słuchajcie. Tam mamy drivatar dodatkowo płatny. I ja ostatnio właśnie z takowym się ścigałem. I to jest też Huracan.
Ja z Takowym się wcześniej ścigałem i powiem wam, że dostałem 40 tysięcy kredytów, to jest bardzo dużo. Ścigamy się, będzie ciężko z nim wygrać. Ja mam troszeczkę lepiej zrobionego Huracana. Chociaż, no może mam lepsze części, ale to nie oznacza, że wygram, bo no tutaj też dużo liczą się umiejętności. Chciałbym się podrapać. O, jak fajnie, że tu można przerwać grę. Można się podrapać po nosie. Kurde, nie obgadujcie mnie teraz, bo normalnie mnie tak swędzi czasami, że szok. O, dobra. No i udało mi się jakoś go wyprzedzić. Jestem na czele, ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. I zainstalowanie lepszych hamulców naprawdę to pomogło. Samochód świetnie dostosowuje prędkość do zakrętu. Oczywiście muszę też nacisnąć pedał gazu, on sam nie hamuje. Więc umiejętności też są ważne. Tam było Audi. Chciałbym mieć Audi. Prawdopodobnie można wszystkie tutaj samochody kupić. Czyli nie wiem, zdobyć je jakoś w Fordzie, to mnie bardzo cieszy. Bo na przykład w nowym Need for Speedzie, będę tak porównywał troszeczkę nowego Need for Speeda do Forzy, chociaż może nie powinienem, to są troszeczkę różne gry, ale w nowym Need for Speedzie mamy, możemy mieć naraz tylko 4 samochody, co też daje nam klimat takiego, powiedzmy, jak mamy swój garaż, taki podziemny nazwijmy to, no to też możemy mieć, tam mamy, nie wiem, kilka samochodów góra, nie? I to chcieli może twórcy tutaj odwzorować. Każda gra ma jakieś tam swoje plusy i minusy, na przykład w Fordzie jeszcze nie znalazłem minusu, naprawdę. Nie wiem, jaki minus bym mógł tutaj. Brak 60 FPS-ów? Raczej nie, naprawdę gra się na tych 30 FPS-ach zajebiście. Nie potrzebuję mieć tutaj 60, bo ten efekt prędkości jest cudowny. Nie wiem, nawet nie spojrzałem, ile dostałem tych kredytów. Muszę sobie przewinąć filmik i sam zobaczyć, jak będę go obrabiał, to pewnie sobie spojrzę. No ale to nie jest ważne, ważne, że się fajnie bawiłem, chociaż z tym Huracanem wygrać moim Huracanem nie było trudno. Po prostu sobie jechałem do przodu i wygrałem. To nie jest fajne, ja wolę sobie zmienić na samochód, który będzie troszeczkę wolniejszy, ale będę miał konkurencję u tych tutaj graczy. Tu mam na przykład Porsche, ojej, zapomniałem jak się nazywa, ale bardzo ładnie grzeje, myślę, że mogę mieć tutaj fajną konkurencję, tak, 997 RS40. Grzejemy. Nie spojrzałem, jaką mam statystykę, no tak, tyle w tym temacie, już zostawiłem. Niestety te drive-atary, one co? Wow, przed każdym jakimś ostrzejszym zakrętem dużo hamują. Mogę sobie tutaj skrócić drogę, zobaczmy co się stanie jak pojadę tutaj. Nie wiem czy to dobry skrót, mam nadzieję, że tak. Nie za bardzo. Tam jechał Aston Martin 177, damn! Ups. Ja wyłączyłem uszkodzenia wizualne w tej grze, bo no ja już to mówiłem przy okazji nagrywania odcinka z The Crew, że tamte uszkodzenia fajnie zostały rozwiązane, po prostu auto z czasem samo się naprawi, ale paskudnie jadę. A tutaj niestety nie, te uszkodzenia tutaj zostają, dopóki sami sobie auta nie naprawimy, więc ja wolę, żeby auto mi ładnie błyszczało, było piękne, niż patrzeć na te kiepskie, bo nie najlepsze zniszczenia w tej grze. Wolę, żeby było po prostu ładne. Może jestem przyzwyczajony właśnie z tych NFS-ów, bo w większości NFS-ów nie mam przecież modelu zniszczeń, ale mi to bardziej odpowiada, po prostu wolę, żeby moje auto się lśniło cały czas. Tam mamy chyba jakiś wyścig, nie wiem czy ja już go robiłem. Powinien chyba mi zniknąć, jeśli go robiłem. Powinno mi to znikać. Wszystko to są sprinty, ja sprinty bardzo lubię. Jedziemy sobie. I teraz wezmę właśnie Ferrari. Chociaż mieliśmy sobie sprawdzić Plymouth'a, chemiku. Co tu się zmienił? Kolor samochodu, czy mi się wydaje? Teraz tak nagle jak dojeżdżałem do niego. Najpierw był biały, a potem chyba czerwony się zmienił, ale może to jakieś, nie wiem, zbudzenie. Dobra. Znowu ta Porsche'a, znowu Huracan, oni jakoś razem jeżdżą. Zapisujemy się.
No i teraz wezmę Ferrari, troszeczkę gorszy samochód, z napędem na tył. Fajnie to jest właśnie pokazane, RWD, i pokazane jest, jak jest umieszczony silnik, która oś jest napędzana. Tak obrazkowo, jak ja lubię. To jest samochód z 2003 roku, ale wygląd wcale o tym nie świadczy. Auto wygląda niesamowicie, bardzo nowocześnie. Dałem tutaj kolor imitacji, znaczy właściwie taki lakier specjalny, który imituje włókno węglowe. I auto wygląda po prostu bardzo ładnie, moim zdaniem. Ford GT, MP4, LFA. Wow. Startujemy. Mamy także Huracana. Okej, okay. Mogłem jednak tutaj wziąć Huracana ze względu na niezbyt korzystne warunki pogodowe, w sensie deszcz. I może mi troszeczkę dupkę zarzucać w Ferrari, tym bardziej, że je pochwaliłem, że nie zarzuca tej dupki, więc spotęgowałem tylko ten proces. O co to tutaj jedzie? To jest 177, jak fajnie pomalowany. Ciekawie. I zobaczcie, że podczas gdy hamował, wysuwał mi się spoiler. I to jest właśnie smaczek, który ja lubię w Fordzie. W sensie wszystkie takie drobne elementy, które składają się na smakowitą całość w tej grze, są zawarte odnośnie właśnie samochodów. Troszeczkę mi się nie podoba, że te auta jadą zbyt wolno, że tak ostro hamują na tych zakrętach. Chociaż też pisaliście mi w komentarzach, że ten poziom trudności, on później znacznie się podniesie. Mam taką nadzieję, bo na razie wszystkie te wyścigi idą mi bardzo dobrze. Być może po części dlatego, że ja dużo sobie trenowałem jakby jazdę w tej grze, a na początku gra jakby dostosowała poziom trudności do nowych graczy, którzy by, powiedzmy, najpierw lubili fabułę, a potem ścigali się z tymi drivatarami. A ja zrobiłem zupełnie odwrotnie, po prostu najpierw zacząłem się ścigać ze wszystkimi możliwymi drivatarami, a dopiero później zacząłem robić fabułę. Czy może te wyścigi po prostu, ciężko to nazwać fabułą, no po prostu przyjeżdżamy sobie, czy przylatujemy na jakąś wyspę. Jest to w konwencji takiego jakby snu, czyli marzeniu o ściganiu się egzotycznymi samochodami po bajecznej wyspie ogarniętej jakimiś imprezami, ładnymi dziewczynami i oczywiście niesamowitymi samochodami. To ma być takie, ta gra ma być takim naszym marzeniem o tym, o takim właśnie życiu. Bardzo fajne, fajne podejście. Mamy taką typową muzykę, bardzo fajną zresztą, muzykę letnią i możemy się w tej grze naprawdę bardzo fajnie poczuć. Mnie ona naprawdę relaksuje. Jeśli chce się zrelaksować, wbijam sobie do Forzy i po prostu totalny chillout. Mogę sobie jeździć jak chcę, gdzie chcę, brać jakiś ulubiony samochód, śmigać nim i samochodów jest tu naprawdę od groma. Teraz jeszcze takimi najszybszymi, może nie powinienem, bo będzie mi tego efektu prędkości brakowało, jeśli wezmę na przykład sobie jakieś muscle cara albo wolniejszy po prostu wóz innej klasy, ale takimi też się trzeba ścigać i będziemy się nimi ścigać oczywiście. Chociaż na samym początku twórcy gry dali nam do dyspozycji najszybsze chyba samochody, jakie tutaj są w tej grze. Chociaż ponoć jest jeszcze Bugatti Veyron, a do niego jeszcze nie doszedłem. Kończyłem wyścig w deszczu, to wspaniale. Wow, sporo poziomu dostałem. O, mogę się ścigać z jakimś rywalem, to nie wiem, czy to potwierdziłem, czy anulowałem. Po prostu klikałem cały czas akceptuj dalej i tak dalej i chyba nie będę się z nim ścigał niestety. Mamy LFA, tam jedzie jakieś Ferrari. W zasadzie mam bardzo, bardzo dużo tych kredytów nazbieranych. No już trochę mniej teraz. Nie wiem, co mi zabrało te punkty. A mam 643903 punkty. Czy ja widziałem tam na obrazku Tesla Model S? Jeśli tak, to jest to jakiś DLC, który można sobie kupić do gry. To jest bardzo fajny samochód. Raz jak jechałem autostradą, ogólnie jakiś czas temu był program w telewizji, który przypadkowo gdzieś tam słyszałem. I mówiono, czy to w telewizji, czy gdzieś na YouTubie to było emitowane, nie wiem. I mówiono tam, że jest pierwsza Tesla Model S kupiona w Polsce. Jest to jak na razie jedyna Tesla. Nie wiem, jak jest na obecną chwilę, bo to było z jakieś pół roku temu. W każdym razie kupił to jeden facet, który jest jakimś tam szefem wszystkich szefów od energetyki. I sobie tym autem po prostu śmiga, tak?
Ja właśnie ostatnio jak jechałem gdzieś za Poznań, pamiętam, że byłem na autostradzie A2, właśnie w kierunku Niemiec jechała ta Tesla Model S, ale no nie zdążyłem wyciągnąć telefonu, bo mnie mijała na sąsiednim pasie, a tam są trzy pasy na jednej stronie, a jechała w drugą stronę ta Tesla. I nawet nie słyszałem, jak to auto brzmi, ale byłem na 100% pewny, że to jest Tesla, bo po prostu ten grill był zakryty. Po prostu boskie. No. Takie auto zobaczyć z bliska chciałbym kiedyś. Naprawdę wsiąść i zobaczyć, jak to w środku wygląda. A już nie mówię o samym przejechaniu się. To jest moje marzenie, naprawdę. Ja jestem wielkim zwolennikiem samochodów elektrycznych i nowych rozwiązań. No ale oczywiście wiemy też, że samochody elektryczne to nie są takie w 100%, jak to się mówi, zielone, bo mają swoje plusy i minusy, nie są ekologiczne ze względu na baterię, produkcję konkretnie. Okej, teraz będziemy się ścigać w ruchu ulicznym, pierwszy raz ponoć, bo nie mogłem pominąć tego, jakby samouczka. Startujemy. Ojej. Na razie, jak zauważyłem, mamy taki sam komplet samochodów, z którymi się ścigam. Nie przeszkadza mi to. Być może to są takie zawody, ich pewnie będzie pewnie więcej. No, mapa jest dosyć spora w Fordzie. I w wielu miejscach widziałem, że już są przygotowane... A co to za Ferrari? Jakieś chyba starsze. Albo to samo, co ja mam. Że są miejsca przygotowane już do właśnie tych festiwali Horizon. Czasami jakoś tak impulsywnie naciskam przycisk A w napadzie, żeby dodać nitra. Ale to jest przyzwyczajenie z Need for Speedu, gdzie tam zawsze pod którymś przyciskiem jest nitro. A tutaj nie ma, chociaż też pisał mi ktoś w komentarzu, że nitro jest w samochodach z Fast and Furious i w niektórych tam eventach czy wyzwaniach. Nie wiem, którym przyciskiem by się to wciskało, ale pod przyciskiem A mam tutaj ręczny, więc zobaczcie, że jadę tym samochodem i czasami coś tam zarzuci, ale ogólnie wydaje się, jakby Ferrari miało napęd na 4 koła, bo jednocześnie, znaczy tak, napęd na 4 koła, ale skręca dobrze, lepiej niż Huracan. Nie jakoś tam super lepiej, tylko po prostu lepiej. No a ta dupka też tak nie zarzuca mocno, jak właśnie w Huracanie. W Huracanie też nie wyrzuca. 4 punkty umiejętności, mogę coś kupić. Znaczy kupić, wymienić to na jakieś, jak to się nazywa, punkty umiejętności, na zalety. Chyba to się nazywają zalety. W trybie rywali. A może kombinacja umiejętności. Tego nie. Stała zniżka na wszystkie części do ulepszeń 10%. O proszę, to się może przydać. Widoczna będzie ikonka. A to co to jest? Częstsze zdobywania lepszych nagród. Dobra, to będzie trzeba też wziąć. Nie wiem, ile tutaj można poziomów zdobyć. Ja mam chyba 17. No ale jeśli będę za każdym razem, gdy awansuję, zdobywał jakieś nagrody, jak powiedzmy samochody, no to warto właśnie sobie tą umiejętność rozwinąć, żeby dostawać coś więcej, prawda? Jednak może się to opłacić. Okej. Świetnie. Moje Ferrari naprawdę daje radę. I meta, pięknie. Jak się na ciebie patrzy, wydaje się to takie proste. No bo to jest proste w moich rękach. Tak, to jest Ferrari 360 CS. Ja naprawdę na tych Ferrari się nie znam. W dwóch pierwszych mistrzostwach? Lepiej się nie da. Brawo, brachu, jesteś mistrzem Nicei. O, już? Final Horizon, aha, czyli jeszcze 13 mistrzostw przede mną. Okazuje się, że razem z wami ukończyłem te mistrzostwa. Nawet się nie spodziewałem.
O! Możemy się ścigać z jakimś rywalem. To też jest drywatar, ale to jest drywatar jakiegoś gracza, który wyzwał mnie na pojedynek. To jest właśnie bardzo ciekawe. Pisaliście mi w komentarzach, znowu się tutaj odwołuję do was, że mój drywatar może na mnie zarabiać. A gdzie ten koleżka niemiły? O, jest tam chyba? To nie, o, nie wiem, to to jest. Czy on się ze mną ściga, czy też nie? Pojawia się na nim ikonka tego jakiegoś takiego aparatu, albo coś. Muszę go w każdym razie wyścignąć tutaj. To jest chyba jego cień w tym wyścigu. Jedzie huraganem. Niby tutaj się huraganem lepiej jechało. Chociaż niekoniecznie. Huragan byłby dobry na ten wyścig w deszczu. Ze względu na chyba lepszą trakcję niż w tym Ferrari 360 CS, muszę zapamiętać. Nie wiem, czy będę pamiętał z wyglądu, bo powiem wam, że... Chociaż te nowe Ferrari, one mają zainstalowane w większości LEDy w reflektorach z przodu. Tutaj chyba LEDów nie mamy, nie wiem, ciężko powiedzieć. Z tyłu w sensie, ale z przodu przeważnie są LEDy. To jest dosyć charakterystyczne dla tych nowszych modeli Ferrari. Nie wiem, czy on mnie tu zaraz nie wyprzedzi. Coś tam ćwiczył, ale nie pykło mu. Ja tu tak gadu, gram sobie na spokojnie, a tutaj już 40 minut nagrania. No naprawdę nie wiem, kiedy to zlatuje. Taką wielką ochotę mam dla was to nagrywać. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, no. Po prostu jest wspaniale, no. Czuję się wspaniale móc dla was to nagrywać. Zawsze jakby o tym marzyłem. Odkąd zobaczyłem pierwsze gameplaye z tej gry, mówiłem, kurde, tak chciałbym kupić konsolę. Myślałem nawet o tym, aby kupić tańszego Xboxa 360 i to dla was zrobić. Będzie ciężko. No ale jednak po jakimś czasie zdecydowałem się na tego Xboxa One. Też ze względu na Need for Speed'a, który wyjdzie na konsolę wcześniej, nie oszukujmy się. Ale na pewno przyszłe ścigałki też będą ciekawe na właśnie tę konsolę. Tym bardziej, że na Xboxie ma być coś takiego... Mało brakowało. Na Xboxie ma być wprowadzone wsparcie wsteczne dla gier. A można by warto było też przetestować sobie Forza Horizon 1, jeśli takowa jest. I chyba ona jest tylko na Xboxa 360, więc fajnie by było z tą kompatybilnością. Ej, ja wyłączyłem przecież uszkodzenia, what the fuck? Z tą kompatybilnością wsteczną sobie poszaleć później. Nowy rywal, ojej, mogę się... Nie, dziękuję. Czyli tutaj za każdym razem możemy kogoś sobie pokonać i dostaje się za to jakąś kasę i dodatkową reputację. To jest bardzo fajne, no bo możemy raz, że poznać lepiej. Stary, zapomniałem ci coś powiedzieć. Ashley prosiła, żeby przekazać ci wiadomość. Czy możesz spotkać się z nią tutaj, jak znajdziesz czas? Okej, jak znajdę czas, nie ma problemu. A teraz wylosujmy kolejną nagrodę. O, coś czarnego tam widziałem. I... O! 40 tysięcy! Świetnie! Ja jeszcze tylko zerknę, moi drodzy, na to, w jakich cenach są tutaj samochody. Salon samochodowy. Mistrzostwa są niedostępne. Prawdopodobnie muszę jechać do typiary, żeby odblokować nowe. Lotus Exige. Ile tylko... O kurde! Wow! To mnie chyba naprawdę stać na super auta. Honda NSX-R 900 tysięcy. To jest naprawdę spoko. Filtry, klasa samochodu, a zobaczmy co w S2 mamy. Uuuuii. Wow, prawie Bugatti Veyrona mogę kupić. Oh my god, mogę kupić Ferrari Enzo. La Ferrari mogę kupić. Nie, La Ferrari nie mogę. W Enzo też nie, brakuje mi 60 tysięcy. Mogę kupić Ferrari 458 Speciale. Mogę kupić Hennessey'a Venoma GT? Serio? Aventadora mogę kupić. Wow! Wow! Słuchajcie, moi drodzy, także teraz pytanie do was. Ja bym chciał ogólnie tego Hennessey'a przetestować, ale pytanie do was. Jaki samochód mi polecacie? P1-ka. Słuchajcie, P1-ka zrobiła na mnie mega wrażenie ostatnio, jak nią jechałem. Ale teraz...
chciałbym się was zapytać, jakie auto polecacie, jakie chcecie, abym kupił może teraz, jak jestem przed może wyborem jakiegoś super samochodu, czy hiper samochodu w tym wypadku. Piszcie w komentarzach pod filmem. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku razem ze mną i zapraszam na kolejny. Mam nadzieję, że z nowym hiper samochodem. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Pa, pa.